Dziękuję bardzo, panie marszałku. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców z POŁ-em wystosował kolejne apele do parlamentarzystów, do sumień ich oraz poczucia sprawiedliwości i patriotycznej tradycji, aby głosować ponad podziałami partyjnymi za tarczą gazową dla wszystkich piekarni spółdzielni z POŁ-em. Ja już na poprzednim plenarnym posiedzeniu na ten temat się wypowiadałem, że dzielimy znowu piekarzy na tych, którzy pieką chleb taki i na innych, którzy pieką inny trochę chleb, ale oba chlebki są bardzo dobre. Ale tu w tym momencie zadam panu senatorowi, sprawozdawcy pytanie, czy na tej komisji, bo ja w niej nie uczestniczę, czy na tej komisji był poruszony problem na przykład konkurencji, że oto z POŁ-em piekarnie piekące dobry chleb, nie mając tej tarczy, to po prostu są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż ci pozostali, którzy będą mieli tę tarczę. Dziękuję. W takim ujęciu, jak pan senator przedstawił odnośnie konkurencji, nikt z senatorów, ani nikt z minister, czy to z Ministerstwa Finansów, czy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym kontekście nie podnosił tego tematu. Natomiast oczywiście była podnoszona kwestia piekarni tak zwanych z POŁ-em, tak, powszechnej spółdzielni spożywców, podnoszona bardzo mocno przez pana senatora Kwiatkowskiego. No i była tak jakby wyjaśnienie ze strony Ministerstwa i Finansów. I no wspieramy te podmioty, tak, dla których ta działalność jest działalnością podstawową. Które się zajmują, te piekarnie, bym powiedział, rodzinne, małe, te, które dostarczają i to jest ich podstawowa jakby działalność albo i mają to w PKD. No tu jest jakby taki trochę problem, gdzie wspieraliśmy, bo to jest też przez ten fundusz covidowy, pamiętacie państwo, albo można sobie to odtworzyć, kiedy wyszło dużo problemów ze wsparciem tej branży turystycznej, tak, hoteli, pensjonatów, nagle się okazało, że większość podmiotów w miejscowościach turystycznych to prawie hoteli to nikt nie miał w PKD, tak. Wszyscy mieli jakiś wynajm okazjonalny, pokoi, to wszystko było jakoś nieuporządkowane. Myślę, że to też powinno nauczyć przedsiębiorców, żeby jednak dbać o to, co się wykazuje w PKD. I właśnie po to, aby, bo spodziewało się ministerstwo, że może to dojść do takich rzeczy, że ktoś ma nieuregulowane PKD. Jest ten drugi warunek, czy druga możliwość uzyskania wsparcia, a mianowicie to, że nawet jeżeli ten PKD 1071 nie jest tym podstawowym, jest PKD uzupełniającym, ale większość przychodów jest z tej działalności piekarniczej, to też taka osoba, czy taki podmiot gospodarczy bardziej można by powiedzieć. I tyle. Więc ja mógłbym odpowiedzieć tak na pytanie, ale swoje zdanie bym przedstawił, ale tego nie było. Tak? No, nigdy nie ma takiej stuprocentowej równości. Tak? Bo przecież są też przedsiębiorcy, którzy wypiekają w oparciu o piece elektryczne. Tak? Tam inna jest pomoc, inne są rozwiązania. Tak? Jest w tych marketach pieczywo mrożone, tak? Więc ono jest wypiekane, przecież też chyba, czy podgrzewane, nie wiem jaka tam jest ta technologia, w oparciu o większości piece elektryczne w związku z powyższym. Natomiast no, takie klasyczne piekarnie, tak, które tym się zajmują, nasze rodzinne, no to one są w oparciu o gaz i stąd te wsparcie. Takie były apele też tej izby branżowej, która ich reprezentuje. I to jest odpowiedź, tak? Odpowiedź na te prośby. Natomiast każde rozwiązanie nigdy nie obejmuje wszystkich, tak, podmiotów. Zawsze kogoś to nie obejmie, choćby samo ograniczenie do pomocy de minimis. No jeżeli ktoś wykorzystał z innych powodów już tą pomoc, to mimo że spełnia te warunki, też nie będzie mógł z tego skorzystać. Tak? Na to są przepisy unijne. Dziękuję. Bardzo pytanie zadaje pan.